AirPodsy są bardzo fajne, ale etui jest nudne. Dzięki mazakowi 3D będzie o wiele ciekawsze. Najpierw rysujemy poprzeczne linie. Cieniusieńko i otaczamy nimi całe etui. Nie zakryjcie guzika. Port ładowania również jest na spodzie. Zrobione? Zmieńcie kolor i narysujcie okrąg. Mazakiem przyklejcie trójkąty na wierzchu. Teraz dodajcie kwiatki i na koniec rzęsy. Jednorożcowe etui na słuchawki. Hej, spójrzcie! Ale fajne! Wiem. Moje jest takie nudne. Wow, la 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 la! Ciężka praca. Nie wierzę. To niesamowite odkrycie. Delikatnie. Świetny okaz rzymskiej ceramiki. Będę sławny. Przeniosę go w bezpieczne miejsce. O, ta półka będzie dobra. Jest piękny. Czas na sprzątanko. Wszędzie jest kurz. No? Skąd się wziął ten kubek? Taki stary i brzydki. Ale wiem, jak to zmienić. Połóżcie kubek do góry nogami, weźcie folię aluminiową i zemnijcie w kulkę. Nałóżcie na nią odrobinę kleju i przyklejcie do spodu kubka. Dodajcie jeszcze 3. Zróbcie taki kształt z folii i przyklejcie do boku kubka. Z drugiej strony przyklejcie taki pasek. Teraz pokryjcie folię kolorowym klejem. Nie zostawcie pustych miejsc. Kubek też pokryjcie klejem. Zacznijcie od brzegu, niech spływa. Kiedy stężeje, powinien wyglądać tak. Nie zapomnijcie dorysować buźki. Znacznie lepiej. Widziałaś mój antyk? Taki mały kubek, wyglądał na stary. Naprawiłam go, widzisz? Żartujesz sobie. Dzieło mojego życia, zniszczone. Nie podoba ci się? Moje najlepsze dzieło. Cześć, fajnie urządzone wnętrze. Mam dla ciebie coś wyjątkowego. O, długopis. Ale nie jakiś ze sklepu. Ech, mam już długopis laserowy. No tak, to może to. Niby zwykła szminka, ale nie. He? Fajna, nie? Kolego, mam ją od roku. Wymagająca klientka, niech pomyślę. O, już wiem. Pospieszmy się. Wszystko przez nie widać. Serio? Tylko popatrz. Do niczego się nie nadają. Faktycznie, i co teraz? No przecież, mam to! Połóżcie okulary na płaskiej powierzchni. Pisakiem 3D zróbcie połączenie na nosku. Nakładajcie plastik na ramię okularów. Potem przejdźcie na górną część ramki. Potem przyłóżcie zausznik. I przyklejcie pisakiem 3D. Pokryjcie cały zausznik. Będą wyglądać jak nowe. Naprawione. Stylowe, prawda? Daj, przymierzę. I co, i co, i co? Zatrzymaj je. Ale... już wiem. Dlatego cię kocham. La la la. To za długo trwa. Głodna jestem. O, możemy zjeść? No pewnie. Elegancko. Proszę bardzo, jak romantycznie. Chyba o czymś zapomniałeś. Po co nam łyżki? No dobra. Pycha. Jest obleśny, ale uroczy. Czemu nie jesz? Odechciało mi się. Ale miało być idealnie. Zajrzę do plecaka. Jajko? Skąd się wzięło? Pisak 3D? Zaraz, mam pomysł. Weźcie jajko i obrysujcie pisakiem. Stwórzcie na nim spiralę. O taką. Potem zacznijcie rysować linię. Wypełniamy. Zdejmijcie z jajka, jak skończycie. I przyklejcie uchwyt. Macie łyżkę. Potem rysujemy szczegóły. Odcisk łapki i więcej detali wokół łyżki. W środku rysujemy buźkę. Hejesi, to dla ciebie. Dla mnie? Piękna!
Pycha. Wow, słyszałaś o przeżuwaniu? Najlepszy dzień w życiu. Nigdy nie pójdziemy do restauracji. Ale jesteś idealna. Pora na przekąskę. Wow, wyśniona dziewczyna. Każdy gliniarz lubi pączki. Tylko się rozsiądę. Jestem w niebie. Wyglądają smacznie. Nie teraz! Czemu tak głośno? Halo? Chciałbym ją wziąć w ramiona. Moje pączki, nie mogę ich zjeść. Gdybym mógł coś zrobić. Myśl, jak jej zaimponować? Chyba już wiem! Narysujcie okrąg pisakiem 3D. Przesuwajcie się na zewnątrz, powiększając koło. Jak będzie odpowiednio duże, dodajcie mu wysokości. Dodawajcie kolejne warstwy filamentu. Zostawcie w środku dziurkę. Wyjdzie wam coś takiego, mini pączek. Zmieńcie kolor i zróbcie polewę. Bez pracy nie ma kołaczy. Wygląda świetnie. Jeszcze posypka i łańcuszek. Super prezent. Wow, oby jej się spodobał. Idę, kochana. Hej, psst. Czego chcesz? Podejdź. Co ty knujesz? Mam coś dla ciebie. Och, jest piękny. Super. Jesteś słodki. Tak. Hej, ty. Hej. Sorki. Ej. O nie. I co ja teraz zrobię? Wiem. Wezmę pisak 3D. To będzie proste. Narysuję linię nad pęknięciem. To będzie rama. Potem linię w poprzek, żeby stworzyć kratkę. Będzie znacznie trwalsza. Pora to wypełnić. Linię rysujemy ciasno. To powinno wystarczyć. Teraz można skorzystać. Co ona tam robi? W końcu! Chyba je przycisnęło. Hej! Cześć, Brian. Ja mam coś dla ciebie. Niemożliwe dla mnie? Jak to otworzyć? Czekaj. Nie! Mój bohater. Mało brakowało. O, mam pomysł. Aby zabezpieczyć iPhone'a, wystarczy pistolet na klej. Nałóżcie warstwę kleju wzdłuż krawędzi telefonu. Pamiętajcie, żeby ominąć soczewki. Niech klej spłynie na bok telefonu. Telefon musi być zabezpieczony. Potem pokryjcie resztę telefonu. Nałóżcie grubą warstwę kleju i poczekajcie, aż wyschnie. Odetnijcie nadmiar i voilà! Macie wyjątkowe etui. Co ty na to? Super! Dziękuję. Brian? Ups. Pisaki 3D i pistolety na klej rozwiążą każdy problem. Są bardzo przydatne. Co wam się najbardziej podobało? Opowiedzcie w komentarzach. Wyślijcie ten filmik znajomym i subskrybujcie nasz kanał, żeby nie przegapić nowych, równie ciekawych odcinków.